Dobra, witamy wszystkich na kanale Captain Speaking, dzisiaj w Wrocławiu, dzięki uprzejmości firmy Loty Marzeń. A jak wiecie, jest to kolejny odcinek, który przelecimy z naszym tutaj oficerem Bartkiem Bujakiem. Tym razem na żywo. Tym razem, no nie na żywo, ale w sensie, już w realu. Po kręgach jesteśmy na pełnowymiarowym samolocie Boeing 737 serii 800. No i tyle. Mamy drobną tutaj tremę oboje zapewne przed naszym występem, ale mamy nadzieję, że damy radę, że się nie rozbijemy. Tak więc na tym symulatorze na pewno możemy Wam pokazać o wiele więcej niż na Explainie czy też na Preparze, więc wszystkie przyciski działają, wszystko możecie zobaczyć, jak działa fizycznie. Tak więc polecamy przyjście do takiego symulatora, chociażby do Wrocławia, zobaczenie, jak to wszystko tutaj się obsługuje. Tak więc w tym odcinku załóżmy, że jesteśmy po briefingu załogowym w live'ie. Zapewne zobaczyliście, jak robiliśmy pełny briefing, tak więc tutaj już macie jakiś pogląd, jak to wygląda. I w tym wypadku załoga przychodzi z samolotu. Samolot jest w takim stanie jak teraz, cold and dark. Czyli mamy wyłączoną baterię, widzimy, że mamy podłączony ground power i możemy zacząć sobie walkę nierówną z samolotem. Tak więc jeden z pilotów zapewne wyszedłby oglądać samolot. W przypadku Entera czy też standardowych procedur Boeinga, których będziemy używać w naszych lotach, byłby to zapewne kapitan, a oficer przygotowywałby samolot w tym czasie, ale z racji, że jesteśmy tutaj razem, to pokażemy Wam to wspólnie. No i tyle. Oczywiście przychodząc do samolotu, najpierw sprawdzamy dokumentację tego samolotu. Tutaj nie możemy tego do końca otworzyć. Sprawdzamy bezpieczniki, te ściany są tutaj z tyłu. One w Lotach Marzeń są, widzę, usunięte z racji, wiadomo, jest wygodniej wejść-wyjść, prawda? Więc po przyjściu na samolot, jak sprawdzimy dokumenty, sprawdzimy wszystko, odpalamy sobie baterię. Wygląda to w ten sposób, że wystarczy zamknąć tego switcha i samolot zaczyna się uruchamiać. Jak mamy ground power, możemy wrzucić najpierw ground powera na bus. Tak więc bateria się nie rozładowuje. Rozkręcimy sobie wszystkie światełka, żeby dobrze wszystko widzieć. No i zaczynamy dalszą część walki. Tak jak na symulatorze, zaczynamy od przeprowadzenia wszystkich tych testów, które powinniśmy przeprowadzić. To powinienem robić normalnie na stojąco, aczkolwiek bym Wam tu zasłonił cały widok. Tak więc zaczynamy od Mach Airspeed testów. Lewy, prawy. Stall warningi, one jeszcze prawdopodobnie nie pójdą. Poszły. Lewy i ta kolumna, czujecie, cała wibruje. Potem naciskamy prawy. I dokładnie to samo. Sprawdzamy EEC, obydwa są zamknięte, sprawdzamy poziom tlenu, nose wheel, nose gear down i podwozie główne również. 3-6. Tak jest. Włączamy ARS-y, to zajmuje troszkę czasu, więc warto zrobić to wcześniej. On DC, align. Sprawdzamy klapy, tutaj nie pali się jedno światełko, ale jest to ok, będziemy o tym pamiętać. I przechodzimy do overhead panela. Generalnie tu nie możemy zrobić żadnych testów. Zamykamy sobie emergency exit lighty. No smoking możemy włączyć, ponieważ i tak nie będziemy go tutaj używać. Generalnie w nowszych samolotach ten przełącznik de facto już nie ma nawet napisu no smoking, tylko wydaje sam dźwięk. Tak więc jest to forma porozumiewania się bardziej z cabin crew niż dawanie jakichkolwiek tam sygnałów dla załogi. Kontynuując testy, rzecz, której nie mogłem Wam nigdy pokazać tutaj na Explainie, jest chociażby fire switche. Sprawdzamy je od tego, że najpierw sprawdzamy overheat detection, powinien być na normal. To możecie zobaczyć zapewne na symulatorach, ale ja włączę tu kamerkę drugą, pozwolicie. Albo i nie włączę drugiej kamerki. To jest twoje. No dobrze, a jest, poszła. Tak więc ten oto panel wygląda w ten sposób, więc sprawdzamy overheat detection, jest na normal, jest na środku. Następnie przechodzimy do testów, ten przełącznik przechyla się w lewo lub też w prawo.
i w wypadku, kiedy przechylimy go w lewo, zaświecają nam się tutaj dwie lampki Fault i APU Detection Inop, Master Caution z obu stron i to jest ten, ten stan, w którym ten samolot powinien być, jak trzymamy przełącznik w lewo. Jak przełączymy w prawo, on zacznie nam wyć. Możemy go uciszyć naciskając Fire Warning i teraz tak, świecą nam się trzy lampki Wheel Well Fire i Master Caution, dwa fire switche po lewej i po prawej, takie przed chwilą widzieliście. Squiby, czyli ładunki, które odpalają butle. Sprawdzamy dokładnie w ten sam sposób, lewo-prawo. I Cargo Fire, naciskamy Cargo. I również zapala nam się tutaj Master Caution Fire. Możemy go uciszyć, dokładnie, dziękuję bardzo. I to jest tyle z testów pożarowych. Tak więc jak zakończymy testy, możemy zająć miejsce w kabinie, tak jakbyśmy to zrobili normalnie. Jeszcze nie daliśmy overhead panela na jasno. I zaczynamy ten nasz cały flow, czyli jak mamy włączone ARS-y, Yo-dampener, sprawdzamy navigation display switches, normal auto. Możemy włączyć sobie pompy paliwa, jeżeli to paliwko już tam jest, mamy 6600 kg. W niektórych liniach sprawdza się też poziom baterii, auxiliary battery i tak dalej, aczkolwiek według mnie to nie jest konieczne. Chociaż zależy od człowieka, wiadomo. I panelami po kolei sprawdzamy. Jesteśmy zatankowani, więc możemy również włączyć fasten seatbelt, podgrzew okien. Hydraulikę zostawimy wyłączoną na chwilę obecną. Voice recorder możemy na razie włączyć. Paczki off, bleedy on, APU bleed off. Będziemy lecieć na wysokości, z tego co pamiętam, 34 tysięcy stóp. Tak, 340. I Madera jest około 250 fitów. Sprawdzamy, czy jest na auto. Następnie światełka. Normalnie, gdy kapitan robi przegląd, włączamy wheel well, to zapala światła w wheel wellu, co możemy, dzięki czemu widzimy, co tam się dzieje. Steady, ignition po prawej stronie, APU na razie jest wyłączone. Ustawiamy sobie MCP, czyli to, co będziemy się spodziewać do odlotu. 0,73, nie pamiętam dokładnie, jaki tam jest odlot, ale spodziewamy się około 9000 bodajże, chociaż na Teneryfie jest wyżej, 160, nie? 9,0, to na razie spodziewany 9,0, aczkolwiek nie wiemy. Przepraszam bardzo. Kurs pasa 0,73. Włączamy sobie autobrake'i, RTO. Kasujemy paliwo zużyte, bo mamy tutaj po 78 ton na silnik, więc dość dużo. Speed brake. Następnie sprawdzamy take-off config warning. Klapy. Parking brake. W tej chwili jest niezaciągnięty, pomimo że ta dźwignia jest zaciągnięta. Musimy nacisnąć hamulce, zaciągnąć parking brake. I on się tu powinien zapalić, ale się nie pali. Tak więc nie wiem, czy to jest kwestia symulatora, czy to jest kwestia lampki. Jest. Start switche są na cutoff. Stop trim oczywiście muszą być zamknięte, te przełączniki tutaj. Na symulatorze tego też nie widać. Fire panel, który sprawdzaliśmy, wszystkie te fire łapki, tak zwane w niektórych liniach, powinny być wciśnięte. I dalej przechodzimy do panelu trimu. Sprawdzamy rudder trim, on się przesuwa tutaj lewo-prawo. Aileron trim, dokładnie tak samo. W tym momencie wychyla się volant. I właściwie na tym możemy skończyć nasze takie początkowe przygotowanie do lotu. Dobrze, ja się odsunę. Co jeszcze? Transponder 2000. I w tym momencie prawdopodobnie drugi pilot, czy też kapitan wróciłby z przeglądu i możemy zaczynać, że tak powiem, pracę nad tym, co będzie w komputerze. Tak więc mamy plan lotu, proszę pana, panie oficerze. Mamy plan lotu. Dobrze. Tak w ogóle nie powiedzieliśmy, dla tych, co nie uważali, lecimy dzisiaj z Teneryfy i lecimy na portugalską wyspę Madeirę.
tak więc może się uda, może się nie uda. Uda się. Co ma się nie udać? Tak jest. Tak więc Bartek pokaże, jak się tutaj robi komputer, a ja będę wam to mniej więcej opowiadał. Tak jak widzieliście na innych streamach, na innych nagraniach właściwie, wpierw wpisujemy position initial, czyli wpisujemy pozycję. Musisz skasować sobie ten enter iris position najpierw. Aha, not in the gate. Bo nic nie będziesz gate, widział. Nie? Nie wpisuj gate'a, tylko wybierz pozycję GPS left. I no. O. O, dobra, wskoczył. Wskoczył. I teraz. Root. Jedziemy na root. To daj, ja ci przeczytam tą rootę, a ty będziesz pisał. Czyli lecimy tak. Golf Charlie, Tango Sierra, destynacja Lima, Papa, Mike, okay. Alfa. Masz bito już. Nie, to chyba nie mam. Destynacja? Lima, Papa, Mike, Alfa. I nazywamy się w dniu dzisiejszym Eco November Tango 1033. Jeden 033, tak? Tak jest. Dobrze, wystartujemy z pasa 08. Na Teneryfie z reguły startujemy z pasa 08, 07, przepraszam, 07. I mamy bumpu. Tak jest. Bumpu 8 eko. Już przechodzimy do trasy. Trasę mamy na drugiej stronie. Ta trasa w planie w Lido wygląda dokładnie w ten sposób. W kolejnym odcinku pokażemy wam troszkę więcej o planie lotu. No, no ja będę pisał. O, tak, dobrze, mogę ci czytać, nie ma problemu. Direct Big P. Big P? Big P. Brawo India Golf, Papa India. No to nie widzę. Przesunięte mam lekko. Brawo India. Golf, tak. Papa India. Direct Madat, Mike Alpha Delta Alpha Tango. Madat. Tak jest. Xeron. I dalej mamy Direct Mike Alpha 522. 522? Tak jest. Mike Alpha 520. Poczekaj, bo on mi nie wszedł. A, bo on jest już na przylocie, wiesz, więc możemy zostawić go jako Xeron. To teraz wezmę na Arrival już wtedy, tak? I daj Execute jeszcze, zanim coś przełączysz. Dobra, i zrobimy teraz lądowanie. Jaki tam jest przewidywane? Tam będzie Visual 05. To RNT powinno być. Znaczy, może być VDMA 05, jeżeli jest takie coś w komputerze. Jest. VDMA 05, prawy dolny róg. Przez? Na razie zostaw tak jak dobra, jest. Dobra, a jaka może być egzekut. O, nie ma żadnej, proszę pana. Tam będziemy lecieć po direkcie akurat. Dobra. Czy mamy odlot wbity już? Jakiś w komputer? Mamy. Dobrze, tak więc jakbyś sprawdził dystans, jaki ci tam wyszedł. Jak naciśniesz progres. Prawy dolny róg. Jest, okej. Okay. 6,6. I dystans mamy 3,4,6,9, co jest jakąś absolutną bzdurą. Zobacz tam u siebie, bo ja mam lekko przesunięte. Niestety te punkty się czasem dublują, tak więc może być inaczej, ale zrobimy tak. Wejdziemy sobie na... Przełączamy na plan. Pojawia nam się okienko step. Jeszcze zobaczę, czy to nam jest pisane. I sprawdzamy od początku. Odlot, Terfe, Teneryfa Północna, Casas. Bimpo, Bigby i jak widzicie tutaj po punkcie Bigby, a przed Xerorem ten Madat wyszedł 1578 mil dalej. Jakby rzucił okiem, jaki to jest punkt, może żeśmy go źle przeliterowali. Po którym to jest? Po Bigby. Madat przez Madat T. Przez T. Mike Alpha Delta Alpha Tango.
Dlatego też współpracujemy w załodze wieloosobowej, żeby takich błędów sobie tutaj unikać, więc błąd poprawiony nie jest błędem. I teraz mamy już 372, co według planu powinno się nam tutaj to zdarzyć. Tak jest, na chwilę obecną paliwo po lądowaniu to jest 2200, a 372 jest idealnie. Tak jest. I jeszcze nie zgadza nam się paliwko, więc musimy gdzieś poprawić pewnie performance. No, jakbyś mógł po swojej, bo ja nie widzę niestety jednego rządu. No dobra, to w takim razie ja zrobię tutaj performance, cost index, jakbyś mi powiedział. 67. 67. Rezerwy 2,5. Zero fuel weight. 62. 62. Tak. No dobrze, 62. Paliwo 6600, czyli tak jak planowaliśmy, poziom na przelot 340. 340, 340 mamy ustawiony również na górze i wiaterek jeszcze do tego. 354009. 69, no to jest ISO deviation i dewiacja ISA. 8. Plus 8, tak? Tak. N1 limit. No tam jeszcze, poczekaj, jeszcze zobaczę transition altitude. 6000. O. To nie ma takiego znaczenia. Temperatura 15 stopni, executed. I teraz po lądowaniu mamy 4200. W planie mamy 3500, tak więc jesteśmy tutaj po bezpiecznej stronie. A normalnie to osiągi robilibyśmy z load sheeta, jednakże no wiadomo, w symulatorze load sheeta nie mamy. Tak więc zrobiliśmy to po prostu z planu. I teraz przejdziemy jeszcze raz performance. Sprawdzimy sobie to wszystko, czy mamy wpisane. A w momencie, kiedy wpiszemy wszystko odpowiednio tutaj, w tym miejscu pokaże się zielony napis Takeoff. A wchodzimy do N1 Limit i wykonamy start z pełnej mocy, czy nie wpisujemy żadnej redukcji. Redukcja mocy po starcie będzie Climb 2, żeby ograniczyć jakoś tam ten hałas, chociaż będziemy lecieć nad morzem, więc nie ma to dużego znaczenia. Takeoff, prędkości, klapy 5. 141, 142, 149 i ustawiamy 149 na FMC. Trzeba mieć cierpliwość, flight directory są włączone. I pamiętasz, Bartek, jaki był CG tutaj do tego odlotu? 24,4. Co nam daje trimmer? 4,69. 4,69. Ustawiamy sobie 4,69 i zapiszemy 4,7 dla pamięci tutaj. Po mojej takeoff, po twojej legs, RTO. I w takim wypadku możemy się przełączyć na dużą kamerę i zrobić briefing. No dobrze, to czy jest pan gotowy na briefing, proszę pana? Jest, I'm ready. Okay, so the weather for this departure is good. We expect runway 07. Aircraft status, nothing really special. We don't have any hold item list or any malfunctions. Yeah. No NOTAMs and the threats. For threats, today we are new to the airplane, so we have to do everything slowly. Okay. If you don't know something, we stop, we do it again. Yes, thank you. And we don't rush, yeah? Okay. Otherwise, left-hand departure runway 07 from flaps 5 will be bleeds on takeoff, so we do normal takeoff. And we do expect Bumpu 8 echo departure. Yep. So for taxi, initially we are on stand echo 66. We expect to taxi straightforward, so straightforward to the left and back to the runway. Nie wiem, czy to będzie widać na streamie, ale podejściówki wam również wrzucę w opis. Jak nie wrzucę, to poproszę o szybki opierdziel i za chwilę będą. Po czym dojedziemy do końca, weźmiemy sobie intersection Bravo Zero. Bravo Zero, full left. Tak jest, yeah. Full length. We have 10,499 feet, so 3,200 meters. The SID is BIMPO 8 Echo, which is on chart 10-3 Alpha.
Yep. Jak to schować? And it's in the FMC. Initially 510 feet above, so straight ahead to Terfe. Then distance 15 Tenerife Norte to the left letter 110 above. To jest ta restrykcja tutaj. Yep. Tenerife Norte bez restrykcji 117,7 możemy sobie to wbić. Proforma aktywną na jedynkę, na dwójkę. O NAV settingach, jak zrobić prawidłowy NAV setting, porozmawiamy sobie na spokojnie w wirtualnym type ratingu. Yeah, we have Tenerife. Is TFN Tango Fox November. Lecimy direct to Casas, Casas i następnie po Casas jest Bimpo. I tak to wygląda również w komputerze. Climbing initially, flight level, if you agree with me. Co byś powiedział, że jaki będzie poziom pierwszy? Go 120? No. Bimpo 8 Echo. Flight level 200. 200, yeah. No to ustawiamy flight level 200. I to jest, proszę pana, wszystko. Z NAV settingu możemy zrobić jeszcze 116.4 jako Tenerife Norte. 116.4, jakbyś u siebie również tam kliknął. No, WOR 1, WOR 1, żeby mieć jakiś tam podgląd na niego. I tego WORa również widać. 116.4. Tak jest. Do you have any questions? No, I don't have any questions. No to poproszę before. No, jaka tam jest ta pierwsza checklista, przepraszam, pre-flight checklista. Okay. Oxygen. Test 100%. Test 100%. Instrument and display switches. To twoje będzie, proszę pana. It's normal, normal. Normal, yeah, auto. I auto. Window heat is on. Preservation mode selector. We have auto. Tutaj. And auto. Yeah. I guess. Flight instrument, we have set. Yeah. Tak jest. So we have UTC 2026, QNH 1013 reading 220. Flight is on, master my sight, and standby instrument set. We have it. I have it. Parking brake is set. Okay. Engine start levers. Cut. And pre-flight checklist complete. Okay. Jedną rzecz możemy tutaj państwu wytłumaczyć od razu. Z racji, że lecimy na procedurach boeingowych w załodze wieloosobowej, każdy z pilotów, jako że kapitan jest pilotem lecącym na ziemi, to pilot monitorujący czyta checklistę. Aczkolwiek kwestia to, na co odpowiada, jest bardziej skomplikowana, ponieważ każdy odpowiada za swój obszar odpowiedzialności. Tak więc jeżeli mamy oxygen, każdy ma tlen po swojej stronie, odpowiadamy testem 1%, testem 1% po drugiej. Instrument transfer, display switches, to już jest overhead panel, jest tutaj oficera na ziemi i tak dalej, więc to jest dość skomplikowane. Jak pooglądacie trochę naszych filmów, to zapewne zauważycie, jak to wszystko działa i mam nadzieję, że stanie się troszkę łatwiejsze. Dobrze, jeżeli mamy pre-flight checklist zrobiony, możemy zrobić również before start checklist bez anti-collision light. Ok, light deck door. Close and locked. And locked. Fuel. So, we have 6600 on board. Oczywiście zawsze sprawdzamy to z planem lotu. Na planie lotu jest... mógłbym plan lotu, bo to jest następny plan lotu. So 6600 on board, 5600 required, and we have 4 pumps on. Sprawdzamy, czy mamy pompy włączone, te, które powinniśmy mieć. Nie mamy paliwa w centralnej, więc nie mamy paliwa, nie mamy włączonych pomp centralnych. Ok, window. Locked. No, nie mamy. No, nie mamy tu Windowsów, ale okej. Okay. MCP set. Tak jest. 149.073.200 set. 200 set. Okay. Yep. CDU. CDU pre-flight is completed. Takeoff, legs on your side. Yes, I have it. taxi and takeoff briefing. Completed, unless you have questions. Yes, no, I have questions. And without anti-collision. Okay. No dobrze, zakładamy, że w tym momencie mamy
clearance, mamy też zgodę na uruchomienie, drzwi są wszystkie zamknięte, jak tutaj widzimy. Pasażerowie prawdopodobnie siedzą, już narzekają na to, że jest gorąco lub za późno, lub za wcześnie, też coś zdarza. I za długo. I za długo. Tak więc jak jesteśmy gotowi, to poproszę start APU najpierw. To APU troszkę czasu zajmuje. Widzę, że na pewno tutaj w lotach marzeń to APU uruchamia się bardziej realistycznie niż w Explainie. Ponieważ w Explainie uruchamia się albo w 5 sekund, albo zajmuje mu to 2 minuty lub więcej. Ja tutaj wtrącę, że w PMDG dzieje się to tak samo jak tutaj. Tak, trzeba poczekać chwilkę, aż się nam tutaj to uaktywni. A może Michał nam tu dorzuci, jeżeli Michał jest z ciekawości, na jakim symulatorze jest postawiony w ogóle ten program cały tutaj u was? Prepared wersji 4.5. O, dlatego to też fajnie wygląda, nie? Tak jest. No, scenerię mamy bardzo ładną. Mamy ładną scenerię i wygląda to rzeczywiście fajny, tak jak wygląda to naprawdę. Dobrze, APU okay, available. On bus, please. One and two. Dobrze, jak mamy APU, pokazujemy tutaj Grand Crew, że mogą odpiąć Grand Power. Grand Power jest odpięty, wszystkie drzwi są zamknięte i po potwierdzeniu z obsługą naziemną, czy też właściwie z dispatcherem tutaj moglibyśmy uruchamiać silniki, oczywiście po clearance'ie. Tak więc jak tylko będziesz gotowy, I'm ready. No to poproszę APU Bleed, Anti-Collision Light. Anti-collision light. Set. Transponder damy sobie 2000 i TA only for now. No dobrze, będziemy uruchamiać silniki w kolejności 2, 1 standardowo. It is clear on the left. Clear on the right. Start engine number 2, please. Start engine number 2. I oczywiście puszczamy czas. N2. Master caution flight controls, fuel differential pressure, disregard, N1, oil pressure. Czekamy na te 25%, podajemy paliwo, cały czas pilnujemy dźwigni, w razie jakby się tam silnik miał przegrzać. W 800 się to raczej nie zdarza. FMC. Aha. Ale już jest ok. Ciepło się tu robi, co? Tak jest. Teneryfa jest ciepłym miejscem. Pewno są na cold. Może to nic nie da. 56 in start switches off. Tak jest. Z gasu starter get out. Monitor number 2. I oficer potwierdza parametry. Start. OK, clear on the left. Clear on the right. Start engine number 1. Engine number 1. N2. N1. It's running. Oil pressure. Dziwnie tak pilnować tych silników na Hondzie, naciskasz guzik i się uruchamia sam. No. 25. Podajemy paliwo. EGT rośnie. Obroty rosną. 56 i powinno nam odskoczyć. On odskakuje tutaj bliżej 59, ale normalnie racja powinien 56 odskoczyć. Czasami się zdarza, że nie odskoczy w prawdziwych samolotach, wtedy możemy go po 56 po prostu ciachnąć. Nie jest to żadnym tam błędem. Start switches is off. I sprawdzasz to po światełku. W sensie, jak tutaj dopiero zgaśnie, to tutaj jest start of get out. No i to engine number one. I możemy zrobić before taxi procedure, before taxi checklist. Before taxi checklist, generators. Ale to najpierw zrobisz procedurę, a potem zrobisz checklistę. W ten sposób powinniśmy to zrobić. Mm-hmm.
jest. Tu jeszcze hydraulikę mamy wyłączoną. No nie jest takie proste, co? I się okazuje, że na symulatorze jednak trzeba pociągnąć ten guzik, żeby go włączyć. Klapy. Mamy do startu piąteczki. Five. I flight controls. Forward, back, left, right i rudder, left, center, right, center, recall, znikł, tak więc możemy zrobić before taxi checklist. Generators, on. Tak jest. Probe heat, on, anti is not required, isolation value, auto, engine start switches, continuous, recall, check. Okay, it's checked. Auto brake, RTO. Engine start levers, idle. Idle. Flight controls checked. And ground equipment clear. Clear on the left. Clear on the right. And after startup check is obvious. Dobrze, wygaszamy sobie lower DU. W przypadku jakiejkolwiek awarii ono się samo powinno zapalić. Tak więc gotowy, proszę pana, do pułowania. Not ready. Ja, musimy się jeszcze pozapinać. Nie chcę tu tego danielowego mikrofonu przyciąć. Ok, ready. Ok, tak więc pokołujemy sobie w lewo, tak zbriefowaliśmy. Yes. Parking brake off i sprawdzamy config. No warning. No warning. Taxi. Poproszę. Right is clear. Kołujemy powoli, bez większego pośpiechu. Na zakrętach maksymalnie 8 węzłów, prawda? No nawet 10, ale... A przy takich ostrzejszych? Może to, że tak powiem, wyłamać nam przednie kółko, jakbyśmy się za bardzo nam spieli. Przyzwyczajenie z Hondy, że kołuje nogami. Przyzwyczajenie z Boeinga, że kołuje tillerem. I tak się wszystko teraz, proszę państwa, miesza. Przypałami. Może się nie rozbijemy. Ale tego też nie gwarantuję, więc... No jednak te trotle są duże, ciężkie i nie? Takie, yes, takie yes, są tak, fajne. Nie? Tak. On the right, yes? I w prawo. Clear on the left. Clear on the right. Jedziemy z płyty, będziemy kołować troszkę szybciej, ale na razie, że tak powiem, nigdzie nam się nie spieszy. No, przejeżdżamy trochę dalej, ten samolot jest jednak dość długi. Kwestia wyczucia, to wiecie z symulatorów. I możemy zrobić before takeoff checklist. Before takeoff checklist, recall. Checked. Check. Flight controls checked, flaps. A to nie ten. To mamy tutaj. Naszą checklistę. Flaps 5 tak jest, green. To już, że tak powiem, będzie moje, czyli 5 i five. Green light. Yes. And stabilization trim. 4.7 required and 4.7 set. Yep. After... before takeoff check, stop it. Tak więc jesteśmy fully ready. Zakładamy, że mamy tutaj clearance do zajęcia pasa. Więc włączamy sobie landing lighty, włączamy taxi, stroby i transponderek tara, poproszę. I jeszcze możesz tam zgągnąć pasami, czy tam attent buttonem. Dziękuję bardzo. Się dziwnie jedzie tym cudem tutaj. Dobrze. Clear on the left. Clear on the right. I potwierdzasz, możemy zająć i czekać? Yes. We are... Clear to line up and wait. Yeah. Tak jest. Yes.
przyjmujemy, że jesteśmy cleared for takeoff. Zero siedem i tyle. Zatrzymamy się, żeby zrobić to powoli. Do startu ja ustawię 40%, sprawdzisz, czy jest stabilized, potem jest set takeoff, thrust takeoff, thrust set i tak dalej, jak żeśmy to wcześniej ćwiczyli. Ready? Ready. Timing? Not set. A to poczekam do ciebie, aż co ustawisz. I teraz ci idzie timing. Rano. No to jest dobrze. I'm ready. No to takeoff. Takeoff. Stabilized? Jest stabilized. A, mój błąd. Nie zapiłem autotrotla. Set take off thrust. No dziwnie, z kosem takim lekkim jedzie, ale jest ok. Check. V1. Rotate. Positive front of pipe. Gear up. Is that enough? Enough is set. Checked. I lecimy za fly directorem oczywiście. Speed. Poprawiam, jest ok. No jest ok. I give you up. No jeszcze nie. Spokojnie. Proszę pana. Na 3000. Tak więc mamy 1000. Autopilot in command. Climb thrust set. Do 3000 lecimy tak jak lecieliśmy w tej konfiguracji przy tej procedurze antyhałasowej. Możemy sobie ustawić tylko heading. Dochodzimy do 3000. Dajemy bug up. I teraz poproszę flaps one. To flaps up. O, właśnie. Up. To jest zabezpieczenie, żebyś nie schował podczas garanda przez przypadek. Pamiętasz, jaki jest callout, jak zgaśnie? Flaps up. No lights. I teraz mamy tak. Wina. Set standard. Standard. Passing 5-2, climbing 200 i after takeoff checklist. I after takeoff, przypominam, robisz w zakresie własnym. Dziękuję bardzo. Świeci nam się standard na pomarańczowo, aczkolwiek nie powinien. Mieliśmy tam transition na 6500, wiesz? Dlatego być może. No widzisz, masz rację. Teraz już przeszedł normalnie. Masz rację. Mój błąd. Na około 6000. Też reduced climb. Jak widzisz, jak chcemy, możemy to usunąć. Już i tak nie będziemy nikomu hałasować. N1 limit, delete.
usuwamy, wtedy pojawia się full climb i on jeszcze trochę mocy sobie dociągnie. Kwestia przyzwyczajenia, że włącza się sam. Tak więc wiesz. Aha. Okay. Dobrze, mamy poziom setny. Na poziomie setnym Winaf nam powinien wejść na wyższą prędkość. Nawet 300. I możemy landing zrobić lights. Ten checks, poproszę. Landing lights off. Runway off. Odepniemy. Passes was off. Generalnie ten checksy możemy robić używając flaps, czyli fuel balanced, mamy równo w obu zbiornikach, four pumps, lights, czyli tak jak zrobiłeś, lights off, sprawdzamy czy są stroby, no nie jest to błąd, a jako air conditioning pressurization, czyli wznosi się, sprawdzamy czy mamy bleedy, paczki. Tak jest. I P jako passengers, i passengers nie dajemy na off, tylko dajemy na out. Generalnie różnica jest taka, że jeżeli będziemy mieli dekompresję, to pasy się zapną same, więc warto mieć je na out. I jak zapomnimy przed lądowaniem, to też się zapnie. I możemy sobie odpiąć pasy, przynajmniej te ramienne. W tym momencie z reguły dostalibyśmy wznoszenie do poziomu przelotowego 3.4.0. Być może polecimy troszkę wyżej, zobaczymy. 0.22. Ale co? Okej. Nie, jest ok. Okej, mam. I powyżej setki nie musimy koniecznie już pilnować sterów. Wiadomo, uważamy na nie, ale też nie musimy ich pilnować. My generalnie staramy się nie siedzieć jak niektórzy, że siedzą jak w barze, czyli wiesz, odsuną się leżanka i leżymy. Tylko tak, żebyśmy w każdej chwili byli w stanie tam gdzieś do tych sterów mimo wszystko dosięgnąć. Jak tam Daniel, pytanko, w porządku wszystko tam u was? Wszystko jest git. No i powiem wam, że mamy dzisiaj operatora zaprzyjaźnionego z kanału Onboard, który zapewne znacie na YouTubie, tak więc dziękujemy bardzo Danielowi. Daniel, powiedz, poprzywitaj się. Witam wszystkich. Daniel naprawdę robi świetną robotę tutaj z techniką. Bez niego by nas tutaj nie było. Jakbyście tak, widzieli, ile Daniel ma tam mikserów i sprzętu, to bylibyście pod wrażeniem. Zresztą jak osiągniemy wysokość przelotową, to nagramy Daniela. Zapewne pokażemy wam również Daniela, jak i cały jego zestaw. Tak więc wielkie podziękowania tutaj dla zespołu Onboarda. No i oczywiście dla Lotów Marzeń również, bo to bez tego też by nie było. Generalnie przedsięwzięcie to jest dość jednak mimo wszystko duże, które dzisiaj robimy. Skoro już pasy odpięte, to ja zrobię cabin check. Dobrze. To jest też fajnie, że mamy wysokość, nie? W pewnej prepardzie nie ma czegoś takiego, nie? Przy jak naciśniesz data, to się pojawia. Mam tylko czas. Okej, okay. A to też zależy... To fajnie, bo jak podajesz kontroli na przykład, na jakiej wysokości jesteś w danej punkcie, możesz to sobie od razu... Możesz to zrobić z Lexów, nie? Tak, oczywiście. Ale to też zależy od update'a, więc to nie jest takie proste. Jasne. No ale powiem ci, że tak jak lecimy chwilę, to się wczułem już, wiesz? No widzę. Nawet czuję, że lecimy do góry. No
Ja jeszcze dodam, że nie wiem, którego Bartek używasz po MDG, ale w NGXU jest już bogaciej dość. Jest bogaciej, natomiast nie ma tych informacji, no teraz akurat nam zniknął ten pół. Znaczy, no pali się, tylko już będziemy tutaj go, że tak powiem, w seedach starach na pewno te informacje o wysokościach są. Nawet na Primary Flight Display? Wydaje mi się, że nie. Nie, na ND. Tak. Na ND. A na PFD constraint'y się pokazują. Wow. Coś rzuciłem, zrzuciłem mojego tableta. To ja idę na cabin check. No powiem ci szczerze, że błędnik trochę szaleje. Muszę wam powiedzieć, że to nie to samo co komputer i nawet jak jesteśmy w symulatorze i to jest po prostu ekran, to i tak głowa odbiera to zupełnie inaczej, nie? Znaczy nie wiem jak Jurek ma, Czuję, ale powiem ci, że nie widać tego rzeczywistego obrazu, widać wyświetlany obraz i tutaj mózg trochę nam próbuje nas naprowadzić, że to niby jest prawdziwy, ale my mówimy mu, że to nie jest prawdziwy i tak zaczynamy się trochę leczyć. Jest nawet gorzej niż na symulatorze typu Full Flight, który się rusza. Dokładnie. Bo nie? Tam czujesz ten ruch, tak. A tutaj nie czujesz ruchu, a go się zmienia, widzisz, więc jest taki, wiesz, no. Dysonans, nie? Ja tak, ale fajnie, fajnie. Jest nie, fajne uczucie. Nie sądziłem się, że tak się w to jest czuję. Jest super, naprawdę. I teraz zbliżamy się do poziomu 250. Na poziomie 250 sprawdzamy, czy altimetry nasze wszystkie będą w tym samym momencie. Możemy to robić na głos, możemy to zrobić po cichu, na przykład 250. Approaching and now 250. Tak jest, u mnie również, na standbyowym również. Tak jest. Tu rozbieżność jest zerowa, aczkolwiek na prawdziwym samolocie rozbieżności są duże. 50 fitów między kapitańskim, oficerskim to jest nic specjalnego. A standbyowy to tak plus minus 200 na luzie, nie? Jasno, w prawo. I tutaj dajemy sobie też standard. Jest na standard, 10-13. A po prostu on się nie przestawia. Ok. No i dobrze, ale powiem wam, że mega, naprawdę loty marzeń mają naprawdę mega symulator. Byłem ostatnio na Airbusie, tak nie wczułem, ale też latałem na krótkie odcinki. Więcej odcinkach, tutaj nie? Tego jest, nie? Do przyciśnięcia, że tak powiem, i ogarnięcia. Dzieje się. Przyciski fajne do wyciągnięcia i do przestawienia, to też jest dosyć ciekawostka, bo to normalnie byśmy mieli on-off, a tu jednak jest ten jeszcze taki krok. Prawda. Super, jest fajnie. Casas. Lecimy na Casas. No to jeszcze trochę przed nami. 90. Ja sobie tutaj to mogę zwiększyć troszeczkę. No mamy trochę czasu, więc... Jeszcze jest. I staramy się oczywiście trzymać tak widok, żeby widzieć do punktu, do którego lecimy. Tak jest. Tak jak teraz. Mam Casas, mogę sobie to zwiększyć 80. Szkoda, że nie mamy żadnego trafika, byśmy pokazali jak TICAS działa, nie? To może na przelocie, bo podobno już da się włączyć tutaj TICAS Array. Michał? Prawda, Michał? O, super. To jak zrobimy sobie... pokazali, jak tutaj to symuluje, nie? Zrobimy sobie briefingi, przygotujemy się do lądowania na Maderze i pokażemy wam, jak działa TICAS. Bo to też na ZIBO na pewno nie da się tego otworzyć, a na PMDG nie wiem. Jaki Visual Approach 05? No już ci mówię, dolecimy do przelotowej. Okay, na spokojnie. Dobrze. Przekażemy sobie kontrolę tak jak to powinno się robić i będziemy sobie przygotowywać odejście, lądowanie. Nie jest powiedziane, że nam się uda wylądować na tej Maderze, nie? Więc być może się nie uda i polecimy na lotnisko zapasowe jakieś, ale trzymajmy kciuki. Jest szansa, że powinno się jakoś tam co lądowanie powieść. W takiej załodze jak my, to co ma się nie udać? Jak najbardziej.
Bartka niektórzy nie znają. Bartek ma, jest pilotem tutaj naszym kolegą z Watsima. Poznaliśmy się zresztą na kanale na Watsimie i Bartek ma też nalot. No, już ambitny masz nalot, nie? Na Watsimie. Trochę się polatało. Prawdzie nie taki jak Daniel, bo Daniel... No nie. Daniel... 2500 godzin w tym, w tej chwili już od dłuższego czasu właśnie na czymś takim, więc no wiadomo, człowiek teraz ma to na żywo. A póki Daniela nie ma, to Daniela powiemy, że Daniel na symulatorze na Watsimie samym ma więcej godzin niż ja i Bartek razem wzięci. To jest to prawda. Nie mówię, że ja na Watsimie, tylko ja na wszystkich samolotach plus na Watsimie, plus to, co Bartek ma na Watsimie, to jest i tak, Daniel ma więcej. Tak więc zróbcie mu niespodziankę, zasubskrybujcie jego kanał. On póki board. Go nie ma, on board. Tak jest. No, będzie na pewno miło, fajnie i lata dużo więcej niż ja latam, więc będzie co oglądać. Poziom 300, ustawiamy sobie bank angle 10. Coś mi tu mryga, ale nie wiem co, być może jakaś lampka. Nie, coś mi gdzieś mrygnęło, wiesz? A co do odlotu, to jak robimy NADP1, to standardową procedurę to jest, wiesz, redukcja mocy 1500, przyspieszanie 3000. Do 3000 spokojnie może sobie lecieć tak, jak sobie leci, nie? W sensie no. Mówisz o starcie. Tak, że okay. Nie ma potrzeby Dobra. Tutaj nic nie zdubać. Bo ja zawsze sobie ustawiam na bagi te klapowe, żeby tam... Nie ma potrzeby. Okay. Startujesz, jak chcesz przyspieszać, ustawiasz bug up i dopiero chowasz klapę. W kabinie wszystko w porządku, wszyscy grzeczni. Kawy nam nikt nie przyniósł. Nikt nie rozrabia jeszcze, mówisz, tak? Jeszcze się nie porobili. No, nie wiem, czy wam mówiłem, jak miałem lot na... z Londynu albo z Manchesteru na Ibizę, to był zakaz sprzedaży alkoholu na pokładzie, a i tak ludzie się bili. Tak więc... Nawet doszło do sytuacji, że mąż złapał żonę i zaczął tą żoną bić o drzwi od kokpitu. Saka. No, takie tam angolskie sprawy, nie? I teraz dochodzimy do want to go. 1000 stóp do poziomu 340, ale mamy dobry rate, nie musimy nic tu zmieniać. Samolot może zostać w Inawie. Vertical speed i 1000, nie? Żeby tak łagodnie trochę... Jeżeli masz 1500 no. Powyżej, to tak. Jeżeli masz 1300, to bym zostawił w Inawie, nie? No, taka no, kasa powinniśmy mieć 3-6 tony, mamy 4-6, więc tony na pewno nie zjemy. Z mamy do przodu. Na prosień, co ich powie. Tak jest. Ładu go. Check. Generalnie pierwsze paliwo sprawdzamy w momencie, kiedy osiągniemy top of climb, a za chwilę to zrobimy, więc sprawdzimy sobie paliwko. Być może to jest nasz ostatni lot, jak lecimy na Maderę, nie wyjdzie, to warto zrobić go porządnie. Tak jest. Puff, FMC Speed. Tu mamy cruise. Oho. Rozjechał się autotrottle, ale mu pomożemy. I jest wszystko cacy. Top of climb mamy, proszę pana, o godzinie 19 minut nam to zajęło. Możemy zobaczyć planik, to jest ten? Pierwszy. Tu masz kasę. W następnym odcinku w lotach marzeń wam wytłumaczę te plany. O, z racji, że Bartek będzie pilotem lecącym, ja będę monitorował. Nie wiem, czy to będzie wam tutaj widać dobrze, może jak rozkręcę trochę światło. Pewnie nie.
Top of Climb. Powinno nam to zająć 20 minut, zajęło nam to 19 minut, jak widzicie na zegarku. A poziom 3.4.0 paliwa powinniśmy mieć 3.8, mamy 4.5, więc 700 ekstra. I zużyte paliwo mamy niecałe 2 tony, tonę 950. A w planie jest tona 900, tak więc wszystko się tutaj, proszę Państwa, zgadza. A do planu wrócimy w odcinku następnym, pokażemy jak go wypisać prawidłowo. Więc na taki krótki odcinek, na trudne lotniska, bym zaczął od tego, że przekażę Ci kontrolę, zacznę przygotowanie do lądowania, zrobimy briefing i będziemy sobie rozmawiać o głupotach, jak to się robi przez cały lot z reguły. Tak więc mamy FMC Speed L na VNAV PAF, Autopilot A i you have control. Tak więc z racji, że Bartek ma zarówno radio, jak i kontrolę, możemy przejść do przygotowania do lądowania. LPMA, nie ma Papa Mike Alpha. Plan lotu oczywiście jest w opisie, tak jak zwykle podczas naszych streamów czy tam live'ów. I przygotowanie zaczynamy po kolei, tak jak będzie się to odbywało, czyli zaczynamy od descent. Sprawdzamy 250 poniżej poziomu setnego. Egzekutujemy forecast. I kolejny raz muszę Cię niestety poprosić o planik. Dziękuję pięknie, bierzemy to wszystko z planu. Wpiszemy sobie poziom 300, 200 i invalid entry. Ok. Zaraz spróbujemy to rozwiązać. No nieważne. Najpierw 300, 324 na 12. Może teraz mi pozwoli. Normalnie pozwoliłby mi zrobić wszystkie po kolei, ale nie jest to żaden problem. 281 na 17. Execute. Setka. 277 na 9. Wpisanie tego jako pierwsze pozwoli nam właściwie pozwoli komputerowi prawidłowo obliczyć top of descent. Czy my moglibyśmy, chłopaki, poprosić jakąś pogodę z tej Madery? Czy tu jest Atlas w ogóle w tym symulatorze? Nie wiesz? Nie, Atlasu nie ma, natomiast tu pogoda jest taka, jak była na Tenerife. Czy 10-13 bezwiecznie? 0 na 0 i temperatura była 15, z tego co pamiętam. Czyli ISA deviation będzie 0, przez ciśnienie 10-13. I to jest również zaegzekutowane. Jak wiemy, jakieś ciśnienie możemy sobie ustawić również w standby'u 10-13 po obu stronach. Nie ma to dużego znaczenia z racji, że jest to samo co standard, ale chcemy być tutaj prawidłowi. No dobrze, nie spodziewamy się żadnego konkretnego przylotu do Madery. Właściwie mamy jakiś Big P, przylot Big P, możemy go wrzucić w sumie, czemu nie? Mówisz o starze, tak? O starze, tak, dokładnie. No jest to po prostej praktycznie, nie leć. Tak, tylko on dochodzi do Funchal. Aha, bo tam jest bo tam trzeba troszeczkę, widzę. I potem byśmy musieli robić, wiesz, odbić, nie? Holding. Jest, tak, i z tego holdingu dopiero lecieć, tak więc robimy to troszkę inaczej. Po prostej można. Normalnie dostalibyśmy wektor do Mike Alpha 565. Ten punkcik jest o tutaj. Ja wam pokażę ten punkcik. Jaki mówisz, przepraszam? Mike Alpha 565. Okej, widzę go. Ja sobie to sprawdzę. Xeron.
Fox Delta 211, Funchal. I tu jest jakaś bzdura wrzucona, tak więc RNP Visual Approach Runway 05. RNP Visual Approach. 565 jest 566, nie? Tam powinno być. Alfa. RNP. Tak, RNF Alfa 05. I tam jest minimum 940 fitów, nie? Zgadzam się. Może być bez transition, ale dobra, niech będzie już ten transition. Zaraz zrobię ci cały briefing, tak więc będziemy mieli wszystko przygotowane. Bimbo, Bigpi, Madat. I z tego Madatu polecimy sobie w kierunku punktu Pilim. I tu wykreujemy Pilim. Na przykład 110 przez 5 mil. Rzucamy go na górę. I to będzie po punkcie Madat. Executed. Bimbo, Bigpi, Madat. I takim oto lewym kręgiem będziemy podchodzić sobie do Madery. I z tego punktu już jest potem typowy visual approach, ale za chwilkę to sobie wszystko opowiemy. Minima za chwilę ustawimy, to minima powinniśmy ustawiać w załodze, tak więc ja nie zrobię tego samemu. Do tego podejścia nie mamy de facto żadnych pomocy radionawigacyjnych, co najwyżej mamy Vora Funchal 112-200. Jest nastawiony. A, dziękuję bardzo. 112-200. I to podejście będzie wyglądało tak, tu mam nadzieję, że to będzie widać. Będzie oczywiście widać. Jeszcze obrócimy kamerkę, żeby było lepiej, znaczy kamerka iPada. Zaczniemy z nadwora. Odlecimy sobie z kursem 211, minimum 940, to jest najniżej możemy tak lecieć. I szerokim prawym zakrętem do pasa, znaczy ten zakręt nie jest taki szeroki. Ciekawostka a propos Madery jest taka, że wiatr będzie podawany, byłby podawany przez ATC zarówno na punkcie Rosario, jak i na progu pasa, tak? Z racji, że ten wiatr schodzi tutaj nam z gór, z zachodu powstają rotory, wind sheary, inne różne cuda, które sprawiają, że to podejście jest trudne. Ale może nam się uda w dniu dzisiejszym. Okej. Okay. RNP Alpha 05 to było. RNP Visual. Ja sobie jeszcze wrzucę tutaj punkt Gelo. I Rosario. A nie pozwoli mi tego wrzucić. Też z tego co bardzo pamiętam. Długi punkt, bardzo długo. Tak, powinny być pięciopunktowe, ale do 400 się dało jakoś to wpisać. Nie pamiętam jak, ale Gelo będzie. Tak więc wystarczy na ten punkt Gelo. No, zawsze to coś. No to leci w ten sposób i potem w prawo, tak? Prawy krok. I tu będziemy robić prawym kręgiem. Oto breaki damy sobie trójki. 700 kg do spalenia, ale to za chwilkę przejdziemy przez to razem, 65,5. Na takim podejściu 40, chcemy... No to jest taki dość delikatny balans, bo... 146, no. Na 40 masz mniejszy zapas w turbulencji, a na 30 znowu się ciężej ląduje, a tam jest dość krótko mimo wszystko, nie? Gotowy na briefing, proszę pana. Gotowy. Tak więc weather is good, as previous, aircraft status is good, no really applicable NOTAMs. And threats, obviously, difficult airport, so we do expect visual approach. If we need to go around, we just go around. We have like 800 kilograms of extra fuel, so we can do like one or even two go arounds before we reach the minimum.
Anytime later we go to the alternate, which is Porto Santo. I Porto Santo jest tutaj, dokładnie w tym miejscu, około 10 mil na północ od Madery. Też trudne lotnisko, ale na pewno nie tak trudne jak sama Madera. Okej, okay. Czyli tak, descent is set, we have 250 below 100. Next speed restriction is 230 pilim, ale to chciałbym mieć na górze 250-100. Niestety musimy wierzyć mu na słowo, że on tam pod spodem gdzieś jest. Forecast is set. So we do expect approach from Bigby, Madat, and then I have the point I have created myself. Czyli to jest ten punkt, który stworzyłem tutaj. Normalnie byśmy dostali wektory, jednakże tu jest ten punkt, żebyśmy nie mieli też zakrętu powyżej 90 stopni. I na tym punkcie na pewno chciałbym lecieć wolniej niż 230 węzłów, żeby... No. 7000 below, może to mi przyjmie. Też mnie przyjdzie. Przyjmie, ale pamiętamy o tym, że to było 230 węzłów lub wolniej. Na punkcie Pilim 3000 lub powyżej. Po punkcie Pilim lecimy w kierunku punktu Mike Alpha 563563. I to już jest RNP Visual Approach Anu 05. Yes, I have it. 12-11 Alpha. RNP Visual Approach 05. It's RNAV, so we don't have any specific VRs. We have Funchal 1122 yes. Set on both sides. Yes. And we'll start from Mike Alpha 565, inbound 564, on track 219. Distance 2 miles. And next 565, 566, and after 566 we expect to go to Jello. Aczkolwiek z tego punktu Jello możemy sobie stworzyć ten oto łuk. Ten łuk jest na odległości 2,3 mili od punktu Jello, czyli Jello z kursem prostopadłym do kursu pasa, tak? Czyli to będzie... sprawdzimy sobie kurs pasa. 0,49 plus 90, czyli Jello 140 przez 2,3 mili. Wbijamy sobie ten punkt na górę. Jest. I on się tutaj pojawia, więc zrobimy sobie taki ładny base turn. I to jest zegzekutowane. Następnie wlatujemy tutaj w tą dolinę i lecimy do progu pasa. In case of miss approach, RNP visual. Nie mamy tutaj de facto żadnego miss approacha pisanego, ale możemy wziąć sobie na przykład RNP alpha lub też... Jest miss approach, right turn. In miss approach of runway 05, right turn. No tak. I tyle, nie? Tak. A w komputerze mamy monek. Do 3000 monek, do 3000 i w razie co to zrobimy to tak jak jest w komputerze, yes. Do 3000. Steep descent after Mike Alpha 564. Dlatego ja mogę to usunąć, bo to jest tylko for reference, więc tu nie będzie 3000. I tyle. Skołowanie, spodziewamy się dojazd do końca pasa. Dojeżdżamy tutaj do końca pasa lub też do pierwszej zawrotki i jedziemy na płytę. Ok. Yep. Ile mamy do top of descender, proszę pana? 40 mil, więc jeszcze jest czas. I teraz tak, opisując sobie paliwo, do spalenia jeszcze mamy 600 kg, zgadzasz się ze mną? 600 kg. Co nam daje masę? 65,300. Tak jest. 141 na 40 plus 5. 146. I nie mogę tego message'u tutaj wywalić. A ty możesz po swojej stronie? Też próbowałem. Ok, to będziemy lecieć z tym message'em, aczkolwiek nic się nie dzieje. Mhm. Mike Alpha 564. No nie ma tu żadnej restrykcji, więc nie powinno tak być.
Lexach też mamy chyba wszystko wbite. To i tak będzie visual, prawdopodobnie zrobimy to w headingu lub też w rękach. Więc no tyle. Jasne. Auto break 3. Set. I klapy na 40. Klapy 40. Chyba, że ma pan jakieś pytania, jeżeli nie, to... No question. A, nie ustawiliśmy jednej rzeczy, mianowicie minimów. Jakbyś mi powiedział, co uważasz jako minima. Już ci mówię. Generalnie jest to podejście visual, więc nie będą nas tu obowiązywać żadne minima specyficzne. Nie widzę żadnych. Do visuala będziemy mieli... Nie ma nawet zajścia, więc po prostu musimy... Pamiętasz, jakie są minima do visuala, jeżeli nie są opisane gdzie indziej? Przypomnij, proszę. 500 widów nad teren. Nad próg, dokładnie. Czyli jeżeli to jest 500 fitów na próg, to będzie... Tam mieliśmy 1000 minimum, jest na tym prawie bejzie już, nie? No, to... no tak, nie jest to zagrożenie, bo jest kawok, więc... Mamy tutaj na Rosario 460 na przykład, nie? Minimum. A to jest minimalna wysokość. No tak. Nie minimalnie wysokość decyzji. Tak, 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 tak. Elewacja 191 plus 500, czyli damy sobie 691. To jest ustawione, proszę pana. Jak chcesz, to możemy zrobić descent checklist, jeżeli masz jakieś pytania. Jeżeli nie, czy jeżeli nie masz pytań, to możemy zrobić descent checklist. I oczywiście moja kontrola, twoje radio, proszę pana. Descent checklist. Descent checklist. Pressurization landing altitude, so we have 250. Możemy dać 200 nawet. Okay. Recall. Checked. Master caution engine. Reverser. Dam nam się zapala światło rewersera. Nie wiem, czy to będzie widać na tamtym GoPro. Ale generalnie jest to błąd, powiedzmy, błąd symulatora. Tak jest. Tam wszystko jest poprawnie. Auto brake. 3 set. And landing data VREF. VREF flaps 41-41 minimum 691 set 691 on both sides. 6914-4140. Ok, 6 mil do... Completed. Yes. 6 mil do zniżania. Zakładamy, że dostajemy początkowe zniżanie do poziomu, nie wiem, 240. Naciskamy Alt-Int. Samolot zaczyna zniżać. Możemy również zapisać sobie top of descent, sprawdzić paliwo na top of descent, to też jest dość ważny moment. Zgodnie z planem lotu. 3,6. Tu mamy 3,8 na pokładzie. Ja to gumę żuję cały czas, jak kurde, nie powiem kto. Nie. Na nie top of descent. Nie da się ukryć, że ją słychać. Że co? Nie da się ukryć, że ją słychać. 2,8 według planu powinniśmy mieć. Prawda. 3,6 jest. To był descent. Uszy się zatykają przed zmian ciśnień, to masz wytłumaczenie. No właśnie. Zawsze trzeba mieć jakieś wytłumaczenie, nie? O, i znikł mi ten message. Rzucimy sobie jeszcze ringi do pasa 0,5. Nie za bardzo jest jakoś tam relatywne, z racji, że i tak nie będziemy podchodzić z prostej. Ale damy sobie na przykład 15 mile, żeby pamiętać o tym, że jest zniżanie. Kurs pasa, pamiętasz? Masz tam otwarty kurs pasa? Tak, już ci mówię. 0,49. To jeszcze na kursach ustawimy 0,49. Słuchajcie, czy wy chcecie coś do picia? Bo Arek będzie do sklepu szedł. Ja mam, dziękuję ja bardzo. Ja również mam. Dziękujemy. Że tak powiem, po lądowaniu prawdopodobnie zrobimy przerwę i tak, więc krótko. Ale dziękujemy, Arek, bardzo dziękujemy.
Descent checklist mamy zrobiony, możemy zapiąć Państwa. Dziękuję bardzo. Poziom 300, bank angle 25. No powiem Ci, że bomba tutaj jest, kurde. Bomba, podoba mi się. Dobrze, fajnie, fajnie. Teraz dogonimy ścieżkę, wejdziemy w retard. Jesteśmy na win of path, nie? No bo nie wejdziemy w retard, bo mamy... Nie mamy real world weather. Tak. No. Ale okej, nie ma wiatru, a normalnie powinien być wiatr. Jest, tak, tak. Ale już zostawmy to tak jak jest. Tak więc z tego powodu, że nie ma wiatru, on będzie leciał sobie na mocy. Ale jeżeli wejdę w descent, forecast i wywalę mu te restrykcje, które tu wcześniej wpisywałem. Powiedz, na mapach nie mamy papi, nie? Mamy, mamy. Mamy papi? Bo tutaj nie mam. Wydaje mi się, że jest papi. Nie pamiętam dokładnie. Wejdziemy w taksi. I oczywiście na Maderze mamy specjalne tutaj światła, które nas po tym łuku powinny poprowadzić do punktu Rosario i Rosario jest w odległości mile 100 od progu. Jest, proszę pana, tutaj. Jak wejdziesz, mamy Railing Lights, Central Light Lights, High Intensity Approach Lighting System, Touchdown Zone i PAPI. Tak więc ja wam pokażę wam to tutaj, jeżeli jesteście. Na karcie taksi, na samej dole, na samym dole jest wyszczególnione, jakie mamy lampy, do którego pasa. O, oczywiście z odpowiednimi przypisami. O, na przykład dla pasa 05, prawa strona not visible on short final. Tak więc zgubimy światła papi z prawej strony prawdopodobnie. I to jest opisane, proszę pana, tutaj. Tobie też oczywiście pokażę. Jest masa różnych przypisów, więc ciężko się tutaj zorientować, nie? Ale papi, piątka. Angle 3 degrees, both sides offset 5 degrees to the right, right side not visible on the short final. Okay. Tak więc jak lecisz w jakieś miejsce pierwszy raz. Approaching 240. No to further descent, dajmy sobie na to 120. Set. 120 set. Znaczy to powinno być tak, że ja mówię set, ty czytasz stamtąd 120 checked. Tak więc kwestia, jak wszystko, proszę pana, praktyki. No i coś czuję, że my to Big P, to my tak nie wyrobimy takim łukiem. Powinien zakręcać. Bo pomożemy mu lekko headingiem. No nie, nie pomożemy. No nie zauważyłem tego, więc to moja wina. Przekusimy to. Nic się nie stanie. Dam direct mandat. Zapnę. Na tym lotnisku to nigdy nie wiadomo. Generalnie na podejściu chcemy być dobrze przypięci, żeby nie latać jak kartofle tutaj. Że ona zniża się na dość dużej mocy. Normalnie powinna sobie tak wyliczyć 280 chyba, nie? Znaczy nawet jeżeli byłoby 314 czy ileś, to czyli powinien wyliczyć Level 3.0 do 300, nie? Powinien to utrzymać.
Nie, zależy od cost indeksu, ale generalnie powinno to być tak, że będzie miał 314 retard. FMC powinno policzyć sobie zniżanie na zławionej mocy, nie? Tak. A tutaj tak jakoś tak, może wina tej pogody naszej. Więc wejdziemy z powrotem w Winawa, żeby już nie nabroić. Zostało 81 mil i całe 13 minut. Żebyś wiedział, jeszcze jest tu jajeczny pas, nie? Ja go nie zapiłem, bo zapomniałem. Aha, jest, czyst. I on jest po to, żeby ci to wszystko nie podjeżdżało do góry. Przepraszam bardzo, przepraszam, to ja. No faktycznie. I teraz to działa, nie? Teraz to działa. Heading selector. PMDG ma problem ze zwalnianiem. Bez spoilerów to się nie da, nie? Naprawdę. Zobaczymy, tak, czy ten sobie poradzi. Najałbym cały czas tą prędkość tak wyliczyć, żeby to wytracał, nie? Prawda. I tu jest taka różnica w tym symulatorze. No. Zarówno w tym, jak i w Airbusach od Prosima, że one... Airbus z natury wytraca szybciej prędkość, ale tu właśnie Boeing, ten wydany przez Prosima również. Dlatego może leci na mocy. Prawdopodobnie tak jest, ponieważ mówię, tak jak w PMDG, czy no w PMDG jest to dobrze odwzorowane, tak, moim zdaniem. No generalnie 737 ma doskonałość jak słaby szybowiec, więc lata nieźle, nie? Ma dobre skrzydło. Tutaj stawia duży opór, tak przynajmniej sprawia wrażenie, jakby stawiał duży opór. Zdecydowanie mogę powiedzieć, porównując wszystkie te 737, że na chwilę obecną pod kątem takiego dopracowania systemów wygrywa PMDG, natomiast imersywnością wygrywa zdecydowanie Zibo, a teraz jeszcze taka ciekawostka, iFly wraca do gry, będzie wydawać nowe wersje. No ja zaczynałem w 2011 roku właśnie przygodę z iFlyem, no to wtedy to było, wiesz, szok. Jak człowiek siadł do 737 w iFlyu, no to działało prawie wszystko na tamte czasy, nie? Tak, no to była bomba. Fajnie, tak, fajnie był zrobiony wtedy. No i potem pojawiło się PMDG. No i PMDG oczywiście rozwaliło system, nie? Oj tak. Ale PMDG wszystkie trzy samoloty, w sensie wszystkie trzy Boeingi zrobiło naprawdę petarda. Bo co, oni jeszcze mają 7-4 i... Teraz tego Freightera też fajnego zrobili, nie? Tak, mają 7-4 i mają 7-7. Sobie ściągasz linię ASL albo na przykład DHL-a, nie? I mają, to jest jako expansion pack. No. I normalnie tą rampę mają też otwierać. Tak, te drzwi poszerzone są. I GSX też do tego jest normalnie. I zrobili też BBJ-a prawilnego. Tak, no też masz BBJ-a, nie? No to już kurde... Cały pakiet, nie? Tak, jest cały pakiet. $25 kosztuje łapkę. Tak. No to nie tak źle. Nie, to upgrade'y są tanie, wersję, natomiast nie? Same samoloty nie są tanie. No ale to też ile roboty ci ludzie wsadzają. To prawda. Tak natomiast samo... żeby cały pakiet FS Labsa kupić, to tak około 1500 trzeba wydać. Tak. FS Labsa w sensie Airbusa, nie? Zniżamy do na razie 8.0. No tak, ale tak jak tutaj, wiesz, no ludzie się śmieją, że to droga zabawa przyjść na symulator, ale kurde, zbudować to i utrzymać, to też jest kupa hajsu i kupa czasu, nie?
Samo utrzymanie w dobrej kondycji takiego symulatora nie mało kosztuje. No, o to chodzi. Zużywanie się wszystkich pokręteł, chociażby tiller, chociażby trotla. Trotla naprawdę nie jest tania, tą, którą tutaj widzicie. No, wygląda jak prawdziwa, powiem wam. Bo to jest prawdziwa trotla. Jest, tylko końcówki są inne. Tak. To widać, że jest inne, bo to jest trotla z klasika. Tak, tutaj, nie? To wszystko tutaj, nie? Nie, nie, nie. Klasik miał nierówno klapy. Na zasadzie tutaj wszystkie detenty są równo, nie? Ale nie są równo. Rzeczywiście. Bo 800 ma równo detenty. Aha. A klasik miał, wiesz, 30-40. To jest klasika trotla. Może rację, może to być z klasika, rzeczywiście. Tylko oczywiście mechanizm ten poruszający trotlą jest inny, tak? No bo... No bebeki są inne, nie? Tak. Ale trotla jest jak najbardziej oryginalna. Super. Wolanty tak samo. No wolanty czuć, że są z czegoś. Ale wolanty to bym powiedział, że nawet są z oryginału, a nie z klasika. Szczerze mówiąc, ale to... Okej. Okay. Mamy poziom setny, proszę pana. To zrobimy... Ten checks, tak samo jak robiliśmy na wznoszeniu, tylko drugą stronę, nie? To poproszę. Flaps. We have for landing 40. To jest skrót. Fuel, lights, air compressed passengers. Okay. Fuel. Check. We have 3.5 for landing. 3.4. Tak jest. Okay. I 4 pompy. Jest on. Lights. We have below flight level 100. Zapiąć. Chociaż te retragry możesz. Zrobiłbym o tak. Właśnie dokładnie. To są pory tam zrobić. This is. Air compress. Okay. Czyli sprawdzamy tu, zniżamy, jak kabina nie zejdzie, to nie otworzymy drzwi na ziemi, nie? Będzie tak zahermetyzowany, że nie będziesz w stanie otworzyć drzwi. Landing, paczki, generalnie sprawdzasz całość, tu mamy małego fuck upa, mamy trimmer wyłączony, ale to nie powinno mieć żadnego wpływu. I to jako passengers, czyli... Custom Balsone i możemy dać jakiegoś tam gonga czy jakąś inną cabin metodę. Crew 10 minutes to landing, 10 minutes. Albo 10 minutes to landing, dokładnie. A propos tego L, co wysunęły się retrakty, pewna linia lotnicza policzyła, że po starcie jak schowają retrakty, to do poziomu, do schowania tych klap, czyli do after takeoff checklist, to zużywa to już takie małe kółeczka, nie? 9 do 10 kg. Znaczy one są duże, one są i w przeliczeniu na całą flotę tej linii wychodzi, że jeden lot odbywa się za darmo. No tak, jest generalnie dziennie. To chodzi o linię Ryanair i ona wykonuje 2000, wykonywała w złotych czasach 2800 operacji dziennie, 10 kg na operację, 28 ton dziennie. To właściwie przy dobrych wiatrach to są 4 operacje. Więcej. 28 to są 4 ton? Teneryfy. Nie, 28 ton? Ton. No. No to wiesz, 6 ton do Stansted, tak? A, dobra, no bo to zależy skąd. Ja patrzę tą kategorią, że na przykład z Krakowa, nie? No z Krakowa no to dwie no, operacje. Tak. 3000. Mamy 3000 jako podejście, zniżamy się do 3000. Setki on H1013. Passing 8000 i sending 3000. Standby instrument set, no flags i mamy tak frequencies 112, 1122, idents, Foxtrot Uniform November, sprawdzamy sobie czy to się zgadza. Rings, mamy fun tutaj. Tak, ale czy to jest? Nie, bo to jest wora. To byśmy musieli sprawdzić na karcie, pamiętamy, że to jest tak. Fun. Rings 4 and 5, standby instrument set i courses 049, 049. I poproszę, proszę pana, approach checklist. Ja tu dam speed intervent i zwolnię do 220. Approach checklist, altimeters. 1013 set. 1013 set. Dziękuję bardzo. Approach checklist. Thank you.
No i czy pan skręca, czy pan nie skręca? Pan nie skręca, ale my panem skręcimy. Pamiętamy, że to my lecimy samolotem, nie samolot leci nami. Tak więc jak nie skręca, a ma skręcać, to musimy to jakoś rozwiązać. Darek Filim, Elna. Altimeter mamy na żółto, bo transition level jest 6000. Tak jest, ale możemy zrobić to wcześniej, nie ma żadnego znaczenia. Powiem ci ciekawostkę, że robi się ciemno. Więc nie pomyślałem o tym, że jest dość późno. To jest ta pierwsza część widzów. Więc będzie na styk, powiem ci, że będzie to na styk. Jak zrobimy jednego garanda, to nie zdążymy wylądować. Musimy wylądować. Znaczy ja. Jest Michał? W razie co? Nie ma Michała. Dobra. No to, że tak powiem, operator systemu jest nieobecny, tak więc my jako załoga nie mamy wyboru już teraz. Teraz będziemy równolegle do pasa, prawda? Tak, przelecimy równolegle do pasa. To na kamerce za chwilę zobaczycie, jak widzimy na prostą. Tam mamy chyba lotnisko, prawda? On już się świeci już. Tak. Przelecimy nad tym takim półwyspem. Odlecimy w lewo i wejdziemy w zatokę. Mamy lotnisko, widać jakiś ruch, bo strony błyskają. Gdzie? No nie, nie widzisz tam. To nie ruch. To jest, proszę pana, te światła wprowadzające chyba, tak? A nie, tam jest ruch. Dobra, myślę, że mówisz tam o tym lotnisku. Coś czuję, że będzie ciekawie. Wolę zawsze tą mapę. Nie, tą? Nie ma się tą. Nie tą. To jest za dużo tą. No tak. Jakoś tak wyczytelnie mi się to wszystko czytuje. Generalnie pilot monitorujący mógłby mieć taką mapę, nie? Tak. Ale też nie musi. Jest ok, jak lecicie na takiej mapie. One to go check. No kurde, jakby się ściemniło, to byłaby dupa, nie? Speed intervent i damy sobie prędkość 210. Do progu mamy 16 mil. No teoretycznie 16, może troszkę więcej, bo jeszcze jest zakręt. O, na tym lotnisku nie będziemy robić continuous descent, tylko wyrównamy na 3000, przygotujemy się i wylądujemy. Właściwie mogę już ustawić na 1430. 1500. No, więc nawet 1500. Flaps 1. Flaps 1. I od razu Flaps 5, poproszę. Flaps 5. Widzisz lotnisko po lewej, po prawej, przepraszam. Nie. Ja widzę. A, jest. Airport inside. Checked. Damy sobie mały VS, przepraszam. VS. I małym rate'em będziemy schodzić na dół. Na razie polecimy w Elnawie do momentu, aż wyjdziemy chociaż 90. Okay. No tak 90, tam nie wyjdziesz na prostą. Jasne. Ale nie będziemy sobie utrudniać życia. Okay. Małe zniżanie. And approaching speed 176 flaps 5. Gear down, flaps 15. Gear down and flaps 15. Uzbrajamy speed breaka. Pilot nielecący włącza start switche. Gear is down, 3 green. Flaps 25. Terrain noted.
Możemy dać initially flap 30. Flap 30. I flap 40. Flap 40. Flap 40, sir. Before landing checklist. Before landing checklist. Engine start switches. Continuous. Set. Speed brake. I'm green light. Okay. Landing gear. Down to green. Yes. Flaps. I have 40-40 green light. 40. Jesteśmy clear to land. Włączamy wszystkie światła. Lotnisko mamy teraz na wysokości. Gdzieś. Oceniasz za wysoko, za nisko? Albo za wysoko. Za wysoko, tak? No to manual flight. No, wymaga to dość dużych ruchów tutaj. Oto throttle off, autopilot off i możemy set miss approach altitude 3000. Na tym abimie powinniśmy mieć maksymalnie, minimalnie 900. Checked. I poproszę runway heading 049. 049 and heading. Powinniśmy kręcić w tę stronę, w którą kręcimy, nie? Pamiętaj. No i teraz powodzenie, proszę Państwa. Runway is not in sight now. No teraz nie zobaczysz, więc... Jeszcze nie. Powiem Ci, że w takich ciemnościach prawdziwym samolotem to bym się bał podchodzić. I możemy zrobić recycle fly directors, czyli wyłączamy, włączamy obydwa. 1000 checked. Jeszcze raz. Oba off. I teraz dopiero. Dziękuję. Tu macie światełko na brzegu, mrygające. Nie wiem, czy je widać. Pewnie ich nie widać. Co jest łuk? Trochę wyżej. Jest łuk? Jest łuk. Widzę i podchodzimy po tym łuku. Contact landing, prędkość poprawiam. I tak jak mówiłem, na 40 mamy bardzo mały zapas, jak widzicie, nie? Prędkości. Check. Continue. Approaching 150. Checked. Dokręcam do prostej. Run inside. Troszkę za nisko. Kurde, nie mam wyczucia z tym skosem, wiesz? No to ciężko. Ale będzie dobrze. Check, continue. Speed. Poprawiam. Nie wymaga to bardzo dużych ruchów wszystko. I jesteśmy nad progiem. Ok. Prędkość jest. Yes. 50, 40, 30, 20, 10. Przyziemiamy speed brake. Ja na reversers. 100. Checked. 80. Checked 80. Powoli zaczynamy chować 60. Rewersy. I manual braking. No już rozpiąłem. Flaps up, prawda? Za chwilkę, okay. Jak zjedziemy z pasa. Dobrze. I tu jest ta nasza nawrotka. Okay. Nie wiem, czy wy coś widzicie, bo jest lampa, która oświetla nas, ale... Ale ta nawrotka tu jest i musicie nam wierzyć na słowo. Kurde, 10 minut dłużej byśmy tu nie wylądowali. Już było tak na styku, nie? Ale tak jak Kelvin mówił, nie? Trzeba ośmić pasa tu, na wysokości. Jak się wychylisz, to tak. U mnie, nie? Jak ja widziałem, jak ty miałeś, to powiem ci, że
muszę to zapamiętać. Jak będę miał centralny tu, to jest ok. I tutaj jest taka ciekawostka. Na przykład Airbusy mają te antenki z przodu. I na niektórych symulatorach jest tak, że kołuje się za pomocą tej antenki, utrzymuje się antenkę w taxiwayu i wtedy jest dobrze. No, na bękach się utrzymuje generalnie wycieraczkę, czy taki róg wycieraczki, ale na symulatorze go niestety nie ma. I możemy posprzątać, potwierdzam. After landing procedure, mówiąc profesjonalnie. APU chcesz? Poproszę APU, start APU. Master caution. Anti-ice. OK. To możemy engine number 2 cut off. Śmiało. Od razu będą master koszyny oczywiście. Jak się jakiś pojawi, to kasujemy. Jeżeli oczywiście wiemy, że on jest związany z tym, co powinno być. Dziwnie z tym skosem się kołuje, ale pewnie na kamerce będzie to wyglądało ładnie. Jakbyś tailem kołował. No, żebyś wiedział. Nie? Żebyś wiedział. O, tu staniemy przed napisem Airport de Madeira. Dobra. Stand Alpha 10. Czyli wyłączamy światła, żeby nie razić marszałków. APU on bus. Set. Nie wiem, czy teraz na tym jednym silniku tu wjadę, na tym symulatorze, ale w sumie czemu nie? Jedziemy w ogóle? Jedziemy. I trymerek jeszcze na 4 jednostki po lądowaniu byśmy dali. Przed następnym lotem zapamiętać. Nauczka jest taka, że na tym symulatorze nie kołujemy na jednym silniku. Zostaniemy w miejscu. Ale i tak jest nieźle. Mamy 5 węzłów, chociaż mam za dużo mocy, nie? Dobra, tail left. Tail right. Dojeżdżamy do stanowiska. Marszałek nam pokazuje. Parking brake set. APU są bus. Yes, jest bus. Cut off. I teraz seatbelciki i masz całą procedurę tutaj, wiesz, pompy hydraulikę powyłączać. Ustawię jedną do APU, nie? Tak jest. No, za chwilę. Jest poniżej 20, możemy antycollision wyrzucić. I transponder na off. Tym okay. Samym poproszę shutdown checklist. Shutdown checklist. Full pumps. Are off. One for APU. Off. Off. Hydraulic spanner set. Hydraulic pumps. Flaps. Up. Parking brake set. Set. Engine start levers. Cut off. Weather radar off. Is off. After shutdown checklist. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Witamy Państwa serdecznie na Maderze. Udało się jakoś, jakimś cudem, pomimo niedogodności. No i tyle. Zapraszamy do udziału w kolejnym odcinku. Czekamy na Wasze sugestie, oczywiście, co możemy dalej zrobić, gdzie polecieć. Prawdopodobnie to już będzie na symulatorze X-Plane dla odmiany, aczkolwiek zaprosimy Was do lotów marzeń niejednokrotnie, na pewno. A tymczasem, no co, Bartek, coś od ciebie? Pięknie. Pięknie było? Było super, super. Polecamy loty marzeń. Tutaj przeszkolenie. Przepraszam za błędy, jeżeli były jakieś, ale chyba nie. Błędy poprawione to nie błędy. Dokładnie. Więc jest ok.
No ja już nie mogę się dożać, kiedy na scenę. Tak więc dziękujemy Danielowi z ekipą i dziękujemy ekipie Lotów Marzeń również za udostępnienie tego cudownego symulatora i zapraszamy do subskrypcji. Dzięki i wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, hej.